Czy racjonalista powinien się obawiać Brexitu? Oczywiście to pytanie może was troszeczkę zdziwić i może nawet zdenerwować, bo de facto, no przynajmniej tak z teoretycznej strony, z teoretycznego punktu widzenia, można być za Brexitem i przeciwko Brexitowi i być jednocześnie racjonalistą, gdyż kwestia jest złożona. No, ja osobiście będę mówił za siebie, uważam, że jednak z racjonalnej strony powinniśmy się obawiać Brexitu. To znaczy, oczywiście to, że Wielka Brytania ma tendencje separatystyczne, było od samego początku niemal oczywiste. Bardzo długo, jeszcze kiedy powstawały wspólne struktury zachodniej Europy, różni politycy się zastanawiali, czy w ogóle włączać w to Wielką Brytanię, gdyż wiedziano, że Wielka Brytania ma zupełnie inną perspektywę i niejako tradycjonalistycznie broni swojej odrębności. Dlatego to, że po jakimś czasie funkcjonowania Unii Europejskiej Wielka Brytania będzie chciała się odłączyć, no było wiadomo od samego początku i od samego początku traktowano to jako pewnego rodzaju ryzyko przy przyjmowaniu Wielkiej Brytanii. No i oczywiście, gdyby Unia Europejska funkcjonowała w sposób dobry, albo w miarę dobry, no to wyjście Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej nie byłoby takie straszne. Po prostu by się wyłączyła, może za jakiś czas by znów weszła do Unii Europejskiej. Byłby to oczywiście problem, bo Wielka Brytania jest ważnym państwem europejskim, bogatym, mającym wciąż bardzo dużą siłę i znaczenie polityczne. Ale, no ale cóż, no nikogo nie można trzymać we wspólnocie państw na siłę. I niejako takie sytuacje, w których jakieś państwo opuszcza wspólnotę i być może do niej z powrotem wchodzi, no powinny być przewidziane jako coś oczywistego. Unia Europejska powinna pokazywać po prostu, że jest na tyle atrakcyjną ofertą, że ci nieprzekonani aż do tego stopnia, że przy okazji jakiegoś tam okresu myśli politycznej w danym kraju wychodzą z Unii Europejskiej, no to właśnie, żeby jednak tęsknili i chcieli wrócić. No niestety, w obecnej sytuacji jest z tym wszystkim gorzej, bo Unia Europejska ma poważne problemy i wielu analityków obawia się, że Unia Europejska po wystąpieniu tak ważnego państwa jak Wielka Brytania może zacząć się rozpadać. Tendencje separatystyczne są widoczne nie tylko w Wielkiej Brytanii, mówi się o referendach w Danii, w Holandii, zwłaszcza Holandia była przez jakiś czas traktowana jako kraj będący niejako taką podstawą Unii, jako kraj no niejako dodający innym nadziei swoją lojalnością i oddaniem dla projektu unijnego. Okazało się to być pozorne, o czym przekonało nas głosowanie nad Konstytucją Europejską i później głosowanie nad ratyfikacją umowy stowarzyszeniowej Ukrainy, co moim zdaniem było skandaliczne, jakby Holendrzy w ogóle idąc do tego referendum nie myśleli o Ukraińcach jako o ludziach, tylko potraktowali po prostu ten temat instrumentalnie. Co świadczy o tym, że rasizm w zachodniej Europie ma się bardzo mocno i bardzo dobrze, ale nieskrępowany dotyczy tylko i wyłącznie ludzi, w cudzysłowie białych, o podobnym jakby tym indoeuropejskim rdzeniu, jak no ci nieraściści w cudzysłowie. No ale jak widać Ukraińców potraktowano z bardzo dużą dozą no, rasizmu po prostu, bo gdy ludzi się traktuje instrumentalnie, nie traktuje się ich jako ludzi, można mówić śmiało o rasizmie Holendrów w tematyce Ukrainy. I ja tutaj ten wniosek podtrzymuję. Niezależnie od tego, co rzeczywiście Holendrzy myśleli o Unii Europejskiej jako takiej, po prostu nie powinni byli wykorzystywać tego tematu do osiągnięcia zupełnie innych celi politycznych, niż głosił to temat referendum. Przecież na logikę mogliby zagłosować za ratyfikacją układu stowarzyszeniowego z Ukrainą, a później wyjść z Unii Europejskiej, co by było, jeśli rzeczywiście chcą z niej wyjść, takim dosyć racjonalnym i w miarę sprawiedliwym od strony demokratycznej rozwiązaniem. Więc tak, wielu z was zapewne zauważa, że Unia Europejska
jest strasznie zbiurokratyzowana, że popełnia liczne błędy, że nie jest demokratyczna struktura zarządzania Unią Europejską i że de facto, jak na przykład u nas mówi publicysta Piotr Napierała, ten projekt się zużył. No tak, ale to są zwykle ludzie, którzy nie doceniają zagrożeń. To znaczy moim zdaniem, choć Unia Europejska nie jest de facto strukturą militarną i mamy NATO, to jednak jest na tyle silnym związkiem politycznym, że w przypadku naprawdę istotnego zagrożenia, no jakby ta wspólnota może nam się przydać. Abstrahując od tego, że po prostu dzięki różnym programom pomocowym i równościowym Unia Europejska przyspiesza rozwój państw w niej zacofanych, które weszły do niej jako państwa zacofane. No i tutaj przykładem jest oczywiście chociażby Polska, czy Węgry, czy Czechy, które nie ze swojej winy, ale z winy takich, a nie innych ustaleń po II wojnie światowej weszły do Unii jako państwa zacofane, opóźnione w swoim rozwoju poprzez komunizm. No i Unia Europejska nam pomogła stanąć na nogi. Po prostu dostawaliśmy jednak trochę pieniędzy za nic, żeby się rozwijać. Oczywiście powiecie, że my też płaciliśmy, i to prawda, ale do tej pory płacimy mniej do wspólnej puli europejskiej niż otrzymujemy. I to jest duża różnica. Oczywiście to się zmieni, bo ten program polega na tym, że jak już się rozwiniemy, no to wtedy powinniśmy pomagać innym, tak? Albo przynajmniej partycypować na równych zasadach przy innych unijnych projektach, nie do końca, niekoniecznie muszących być dedykowanych programom równościowym, czyli równego rozwoju poszczególnych państw i regionów Unii Europejskiej. Oczywiście jeszcze można z innej strony na to popatrzeć, że rozwijając nas finansowo, no bogate i dobrze rozwinięte państwa Europy zyskały swobodę biznesu u nas, tak? I w związku z tym wielu polskim przedsiębiorcom i wielu dużym, zwłaszcza państwowym przedsiębiorstwom, no było trudno wytrzymać konkurencję i większość z nich, przynajmniej tych, które istniały w komunizmie, były to wtedy głównie państwowe przedsiębiorstwa, no padła, prawda? Nie zniosła takiej konkurencji, to był szybki upadek. Część z tego jest przypisywana neoliberalnym politykom, takim jak Leszek Balcerowicz, ale wydaje mi się, że no nie można to sprowadzić tylko do jego jakby sprawczości, bo po prostu no, to było logiczne. Otwarliśmy się na dużo silniejszy rynek, na którym byli dużo lepsi gracze, którzy przede wszystkim mieli już w rękach kapitał, a myśmy nie mieli żadnego kapitału. No i siłą rzeczy rzeczywiście ktoś kupował jakąś polską firmę państwową tylko po to, żeby ją zniszczyć, żeby ją zlikwidować, chociaż jakby na przykład lubił Polskę, a nie myślał o tym, jak najlepiej zrobić biznes, no to pewnie by ją zachował, starałby się ją rozwinąć. No otworzyliśmy się też na takich ludzi. I to była wada i to pewnie zauważają ludzie, którzy mają takie bardziej prawicowe poglądy i są krytyczni wobec Unii Europejskiej. No z tym, że bez Unii Europejskiej prawdopodobnie ten proces zachodziłby podobnie, a nie mielibyśmy jakby tego wsparcia w rozwoju jednak, tak, i w wiedzy, tak, w standardach, bo zauważmy, że jednak część naszych przedsiębiorstw bardzo szybko się dostosowała do norm europejskich i z pewnością jednak z jednej strony no to przystosowywanie się było jakby obciążające, krępujące, ale z drugiej strony no, polscy przedsiębiorcy i biznesmeni mieli jednak sporą pomoc w dostosowywaniu się do norm unijnych, które, no tam śmiejecie się z wielkości ogórków i tak dalej, że są takie rzeczy. Oczywiście to są marginalne rzeczy, no mamy na przykład zniesienie roamingu, które niedługo nadejdzie, no to dla klientów usług telekomunikacyjnych jest to super, prawda? Więc to nie są tylko ogórki, jeśli chodzi o Unię Europejską. Ale nawet w przypadku tych nieszczęsnych ogórków, no są różne normy, niezrozumiałe dla kogoś, to słyszy po prostu o nich, o jest taka norma, no bez sensu, idiotyzm, tak? No tymczasem oczywiście sieci supermarketów wymagają równej wielkości owoców i warzyw, tak? No możemy stwierdzić, ojej, to jest głupie, bez sensu, zostawmy to, haha. No ale są sieci supermarketów, prawda? I one są bardzo ważnymi nabywcami żywności i polski przedsiębiorca, który produkuje żywność, no wchodząc na rynek supermarketów, oczywiście czuje się źle, bo supermarkety są silne, ale jeśli on też jest silny, no to w tym momencie
no ma niesamowicie duży rynek zbytu dla swoich produktów, więc to, że już zawczasu został zmuszony do stosowania takich norm, które mu ułatwiają wszędzie jakby w Europie handel, no to nie jest znów aż tak niedorzeczne i nie powinien być to dla niego powód do zdenerwowania, ale raczej do satysfakcji, tak, że mógł się wcześniej przygotować do tworzenia biznesu w Unii Europejskiej. No więc tak, no więc od strony ekonomicznej Unia Europejska jest pozytywna, chociaż oczywiście niejednoznaczne jest ocenianie poszczególnych sytuacji, tak? Wiadomo, że niektóre rzeczy były negatywne, niektóre pozytywne, ale ogólny bilans był dodatni. Poza tym nie żyjemy w świecie idealnym, to znaczy gdyby nie było Unii Europejskiej, to niektóre rzeczy, które rzeczywiście możemy uznać za pewnego rodzaju problemy związane właśnie ze wspólnym rynkiem, z Unią Europejską, nie zniknęłyby. To nie byłoby tak, że albo są te problemy, albo tych problemów nie ma, bo nie ma Unii. Nie, nie, nie. Przecież silne państwa wymuszałyby od nas ustępstwa, prawda? I albo byśmy poszli na te ustępstwa, albo byśmy nie wchodzili na ich rynki, nie? No i tak się dzieje. Myśmy po prostu często, nie tylko my, wielu Europejczyków zachodnich, że tak powiem, zapomnieliśmy, jak to jest, kiedy państwa są zupełnie odrębne w Europie. I to nie jest tylko dobrze, to jest też często bardzo źle. Już nie mówię o wojnach, ale o tym, że po prostu silny słabemu dyktuje swoje warunki. No, przed II wojną światową Niemcy nam też dyktowały swoje warunki. I bez wojny mieliśmy z nimi czasem spore problemy. Oczywiście wojna to było coś zupełnie innego, ale no też nie było lekko i wesoło. Więc Unia Europejska tutaj moim zdaniem jednak całościowo wychodzi na bardzo dodatnim plusie, że tak powiem. No ale dobrze, no patrzymy na ten Brexit. Ja mówię, że racjonalnym jest martwić się tym, że on raczej niestety tak na 70% obawiam się, że Wielka Brytania wystąpi z Unii Europejskiej, chociaż ucieszyłbym się z tych 30%. Gdyby stało się coś, co uważam za jednak dużo mniej możliwe, że Wielka Brytania zostaje w Unii Europejskiej. No ale czemu się tym martwię, prawda? No bo obok zagrożeń ekonomicznych mamy właśnie zagrożenia polityczne, tak? I tutaj mimo wszystko nasze wspólne cele pomagają nam, i to w bardzo znaczący sposób, odgrywać jakąś rolę. Oczywiście dla mnie osobiście Unia Europejska ma sens tylko wtedy, jeśli rzeczywiście dojdzie w niej do głębszej integracji. Ja wiem, że niektórych z was to może przerażać, żeby na przykład prezydentem Europy był Maltańczyk, albo Portugalczyk, albo Francuz, a nie Polak, tak? I jakby to był prawdziwy rząd, taki główny rząd. No ale z drugiej strony, jeśli chcemy jako cywilizacja europejska konkurować z innymi cywilizacjami, no to musimy być razem, musimy być silni, prawda? I to jest bardzo ważne. Oczywiście Unia Europejska ostatnio, przez ostatnią dekadę, no może trochę mniej, no ale przez ostatnie kilka lat nie szła w stronę dalszej integracji. W zasadzie koncepcja integracji, takiej całościowej integracji jednego kraju Europy, przegrała póki co, tak? Także to, co się dzieje teraz, te wszystkie problemy są w jakimś sensie dalszym echem tej przegranej, chociaż być może teraz dopiero ta przegrana zbiera swoje owoce, tak, bo na razie było tylko zatrzymanie się procesu integracji europejskiej, tak, i on i tak szedł oddolnie, to znaczy wprowadzanie wspólnej waluty, do której jednak różne kraje dochodziły, wprowadzanie wspólnego prawa, wspólnych różnych takich koncepcji prawno-społecznych, które nie są tylko prawem, to wszystko jednak nas integrowało. Programy wymiany studentów, wymiany wiedzy, to wszystko kulturalne i to wszystko nas integrowało i myślę, że odcisnęło się w sercach wielu ludzi, ale no te takie najważniejsze procesy integracyjne były zatrzymane. Zachodziły tylko te takie oddolne procesy. No i niestety w pewnym momencie, w dużej mierze za sprawą Merkel, ale nie tylko jej, wykorzystano traktat lizboński, poważne narzędzie, jakim jest możliwość przegłosowania innych państw Unii Europejskiej, która moim zdaniem była dobra, tak? Bo wielu ważnych decyzji nie można wprowadzić, kiedy jedno liberum veto, na przykład Malty, wystarczy, żeby już nic nie było dalej, tak? No więc w tym momencie bardzo trudno jest stworzyć
na przykład wspólną armię, prawda, albo wspólny rynek pracy. Wiele takich rzeczy, które mogą być bardzo ważne i cenne w przyszłości. No więc bardzo poważne narzędzie, o którym było wiadomo, że może wywołać niesamowite tarcia i może się okazać, że Unia Europejska jako instytucja, która no przecież nie jest jednak centralnym rządem Europy, tylko trochę ma kompetencje, które czasem wchodzą do prawodawstwa państw członkowskich, które bywają ważne w niektórych sytuacjach, ale ciężko mówić, że we wszystkich, w większości czy tam w sporej części sytuacji jednak decyzje Parlamentu Europejskiego nie są aż takie ważne. No ale doszło do tego, że właśnie narzędzie, jakim jest możliwość przegłosowania innych, no ja bym pomyślał, że właśnie by go wykorzystano na przykład, czy chcemy mieć wspólną europejską armię. Tak, róbmy ją. Przydałaby się. Rzeczywiście byłaby licząca się armia, a jak widzimy i na wschodzie, i na południu, no trochę brakuje jakby siły Europy i nasi sąsiedzi nieładni robią często to, co chcą. I to nie chodzi o to, żebyśmy od razu ruszali na wojnę, tak? Tylko chodzi o to, że jakbyśmy byli silni jako Europejczycy, to wtedy pewne rzeczy nie mogłyby się tak łatwo odbywać przy naszych granicach, tak? Budzilibyśmy większy respekt i to by też pomagało naszym sąsiadom nie szaleć, że tak powiem. No ale niestety możliwość przegłosowania innych państw Europy została wykorzystana do przyjmowania uchodźców. Ja już mówiłem o tym nieraz na Racjonalista TV i na moim kanale, więc nie chcę się powtarzać, ale oczywiście no, jakaś idealistyczna, utopijna koncepcja, z której Merkel już teraz się wycofuje, która z drugiej strony u lewicowych elit i organizacji przyrodziła się w oburzenie istnieniem granic, nie? Że dla tych ludzi dzisiaj granice to jest rasizm, tak? Że odpowiedź belgijskiego humanisty, bardzo ważnego wśród europejskich humanistów, to nie jest takie ważne środowisko, niszowe, ale jednak dosyć istotne dla lewicy, jako opiniotwórcze środowisko. No więc odpowiedzią Belga na to, co się działo w Belgii, na zamach giną dziesiątki ludzi, w Paryżu ginie ponad 100 i tak będzie tych zamachów dużo więcej, było zlikwidujmy w ogóle granice zewnętrzne Unii Europejskiej. Po prostu niech każdy sobie przyjeżdża jak chce, tak? I najlepiej jeszcze niech bierze socjal, zanim znajdzie pracę. No więc w tym momencie to zaczęło rozbijać Unię Europejską. Po prostu Merkel była przedłużeniem, bo ja myślę, że ona sama tak tego nie czuła. Ona po prostu chciała wyczuć nastroje społeczne, głównie niemieckie, i robić to, o czym Niemcy mówili, że chcą, żeby się działo. No ale Niemcy ulegli na jakiś czas, na krótko myślę, niedługo to się zmieni, no różnym utopijnym organizacjom samorządowym i utopijnym politykom lewicowym, którzy celowo, propagandowo przekłamują zagrożenia związane na przykład z islamem, którzy celowo, propagandowo zrównują wszystko ze wszystkim, tak, że katolik jest tak samo brutalny jak bojownik ISIS, mówiąc w skrócie, tak, że niedawno też to wyszło, że nie można mówić, że w świecie islamu jest większa homofobia, chociaż ewidentnie w świecie islamu skazuje się w niektórych państwach na śmierć za homoseksualizm, w innych państwach na więzienie, a w Unii Europejskiej i w ogóle w państwach chrześcijańskich de facto już się tego nie robi, tak? Nie zabija się za homoseksualizm. Oczywiście jest jeszcze dużo rzeczy do zrobienia, żeby homoseksualiści się czuli równo, to znaczy jak pełnoprawni obywatele ze swoją orientacją seksualną. No ale to już są tylko i wyłącznie dyskusje no, dotyczące już takich rzeczy w obrębie jednak prawa do własnego istnienia i do wolności, tak? I tu chodzi o legalizację małżeństw, o legalizację adopcji dzieci ewentualnie. I to są nasze problemy, więc ciężko tutaj jakby zrównywać państwa, które skazują na śmierć za homofobię, z państwami, których ludność no, nie godzi się na przykład na adopcję dzieci, która jest no, dosyć jednak kontrowersyjnym tematem. Ja póki co jestem za adopcją dzieci przez homoseksualistów, ale oczywiście są też mocne argumenty w drugą stronę. Tak? No, był taki moment, kiedy dzieci homoseksualistów zaczęły się wypowiadać i nie wiem, na ile to było propagandowo dobrane, no, ale te ich wypowiedzi zrobiły na mnie pewne wrażenie. Także tutaj wymagałoby to bardzo solidnych badań, niezideologizowanych, i to jest bardzo ciężkie. To nie mogłaby być jakaś organizacja lewicowa albo prawicowa, która no, chce jakichś określonych wyników. Więc to jest bardzo ciężki temat. No więc
zmieniono definicję uchodźcy, prawda? Zrównano osobę, która po prostu przemieszcza się z zagrożonego terenu, ale nie jest osobiście zagrożona prześladowaniami na tle etnicznym czy światopoglądowym. No zrównano taką osobę, która po prostu no musi jakiś czas się przechować z uwagi na wojnę w swoim kraju, z osobą, która nie ma powrotu, czyli na przykład no, antykomunista w komunistycznych Chinach, ateista w Arabii Saudyjskiej. Ci ludzie już nie mają powrotu, tak? Oni rzeczywiście są prześladowani, na nich się poluje i im rzeczywiście powinno się, jeśli nie są jacyś skrajnie kłopotliwi, no przyznać w końcu kartę stałego pobytu i obywatelstwo i szukać im pracy i ich kształcić, żeby się dobrze czuli w Niemczech, czy we Francji, czy w Polsce. Ale zrównano to z osobami, no, które po prostu przemieszczają się ze swojego kraju, bo jest tam wojna domowa, w dużej mierze zawiniona też przez tych ludzi. Chociaż no, ciężko mówić o ofiarze, której na przykład dom zburzyła bomba, że ona no, jest tu winna, bo pewnie by nie chciała, no ale jednak taki, a nie inny klimat w tych państwach, taka, a nie inna religia, no doprowadziły do wojny domowej. No i oczywiście zrozumiałym jest, że jak ktoś chce uciec przed wojną, to należy mu pomóc, tak? W ogóle należy pomóc zakończyć tą wojnę, na ile potrafimy, na ile możemy, tak? Ale w tym momencie mówimy o uchodźcach jakby drugiej kategorii, którzy po ustaniu konfliktu na przykład w Syrii, tak? Czy Libii, no powinni wrócić, tak? A nie, że szukamy dla nich pracy, obywatelstwa, dajemy im jakieś wielkie kieszonkowe. Nie no, po prostu przechować parę lat ludzi, tak? Żeby żyli, żeby, nie wiem, byli zdrowi, żeby być może mogli się edukować, bo w sumie edukacja dla dzieci, no to nawet dla takich czasowych imigrantów czy uchodźców jest to coś cennego, ja bym był za. Ale tylko to, nic więcej. Są prawdziwi uchodźcy, a my wielu z nich nie pomagamy. Tak, no i tutaj na bazie jakby tych błędnych koncepcji uchodźcy nagle się okazało, że traktat lizboński służy do tego, żeby po prostu na siłę zmusić wszystkie państwa europejskie do szlachetności opartej na fałszywym wizerunku islamu, na fałszywej analizie konfliktu, który tam ma miejsce, na fałszywej definicji uchodźcy, którą zlano prawdziwego uchodźcę, który jest prześladowany i który może zginąć właśnie za to, jakim jest, z ludźmi, którzy po prostu uciekają na jakiś czas, powinno być, z miejsc zagrożonych, które nie będą wiecznie zagrożone, nie? Bo wojna w Syrii nie będzie trwać w nieskończoność, tak? Będzie trwać góra, no długie wojny w historii, no nie trwały iluś tam pokoleń, prawda? No więc tak, no więc właśnie, tak? I na bazie tej fałszywej koncepcji, przekłamanej, propagandowej, zaczęto na siłę zmuszać kraje europejskie do tego, żeby przyjmowały ludzi, których zdaniem Angeli Merkel i jej jakby stronnictwa należało za wszelką cenę przyjąć. Tak? No i w tym momencie na istniejące już tendencje w Unii Europejskiej, które były też wywołane między innymi już przez tych jakby ludzi broniących multikulturalizmu bez tych wszystkich konfliktów, którzy no przesadzali, tak, no w niektórych aspektach pewnie mieli rację, ale jednak w wielu przesadzali, tak, czyli mieliśmy już wcześniej trend jakby separatyzmu, nacjonalizmu, radykalizowania się prawicy w Unii Europejskiej. Ten trend był silny, był ważny, liczący się, ale jakby politycy bardziej umiarkowani, no mogli jakoś nad tym trendem panować, tak, i w tym momencie osoba, no należąca do takiego centrum, nie będąca ani skrajnie lewicowa, ani prawicowa, Angela Merkel, no po prostu no, zniszczyła jakby tą równowagę, czy też ten proces, który był w każdym razie powolny, nawet jeśli póki co prowadził do radykalizacji nastrojów, powiedzmy, nacjonalistyczno-prawicowych w Europie, to jednak bardzo powoli, no ona to przyspieszyła, nadała temu dynamiki. Można powiedzieć, że ona jest autorką Brexitu i być może stanie się patronką rozpadu Unii Europejskiej, tak? Za jakiś czas, za 100, 200, 300 lat będzie się mówiło, jestem przekonany, jeśli tak wszystko się nie fajnie potoczy, że to właśnie Angela Merkel była główną sprawczynią rozpadu Unii Europejskiej i później, jeśli z tego wynikną jakieś dalsze problemy, nie wiem, jakieś wojny, jakiś totalny upadek cywilizacji europejskiej, że jakby nasza cywilizacja Zachodu będzie istnieć tylko w Stanach i w Australii i w Nowej Zelandii, a już Europa nie będzie więcej istotnym czynnikiem budującym naukę, budującym przemysł, budującym biznes, nie wiem, ekonomię, edukację, jakieś wartości humanistyczne,
Więc jeśli to się skończy, oczywiście siłą rzeczy, jakby to miało się skończyć, to jeszcze potrwa trochę dekad. Być może nawet tego nie dożyję, chociaż podejrzewam, że mogę tego dożyć, niestety. Nie jestem jeszcze aż taki stary. To akurat na szczęście, nie? Chociaż różnych rzeczy się chce dożyć, a różnych się nie chce dożyć. No w każdym razie, jeśli Europa padnie, no to będziemy mieć jakby patronkę tego rozpadu, Angelę Merkel. Oczywiście wiadomo, że ciężko przewidzieć historię na tyle 10 lat naprzód, nie wiem, na 2, 3, 4 dekady naprzód, ale cóż by mogło to zmienić? No, wydaje mi się, że trochę ciężko sobie wyobrazić, że radykalna, fanatyczna, zakłamana i bardzo propagandowa lewica, która miała do tej pory za duży wpływ na Unię Europejską, czy po prostu na kraje Europy, bo może już za jakiś czas nie będziemy mówić o Unii Europejskiej, żeby ona nagle wychyliła to wahadełko jakby polityki, społeczeństwa i historii w Europie tylko do środka. To się nie zdarza. Akurat ten ruch tego wahadełka poszedł w drugą stronę, czyli w stronę nacjonalistów, nawet faszystów, separatystów. No i niestety boję się, że okaże się nagle, że mamy w Niemczech wroga, tak jak przez wiele dekad byli to przyjaciele, że będziemy mieć, nie wiem, wroga we Francuzach, nie wiem, że na południu z Czechami będziemy mieć jakieś poważne konflikty. Ja nie mówię, że połamy do siebie miłością, ale no do jakichś konfliktów, nie wiem, o granice czy o cokolwiek innego, no to jeszcze jest bardzo daleko, to w ogóle w Europie poza Bałkanami jest mało wyobrażalne, tak? I poza oczywiście tą wschodnią częścią, gdzie jest Rosja i Ukraina, tak? No i wydaje mi się niestety, że pod wpływem tego wychylenia wahadełka w drugą stronę ta historia, która już myśleliśmy, że w jakimś sensie zmieniła swoje oblicze w Europie, no znów być może niestety zyska, czy też odzyska tą swoją dawną twarz, no taką dosyć rzeźnicką, krwawą twarz, bo jednak, jak pewnie wszyscy wiemy, w Europie było naprawdę dużo, bardzo dużo krwawych wojen i namiętności, dogmatyzm myślenia, zarówno z lewej, jak i z prawej strony, no potrafią stawiać ideę ponad życiem człowieka, zwłaszcza nie własnym, tylko tego drugiego człowieka. To oczywiście łatwiej poświęcić czyjeś życie niż swoje, życie obcego, niż członka rodziny. No więc takie coś może być. No i ja osobiście dlatego chciałbym, chociaż myślę, że moje chciałbym niewielkie ma tu znaczenie, ale chciałbym jednak, żeby jakimś cudem Wielka Brytania nie wyszła z Unii Europejskiej, tylko w niej została, bo wtedy jakby te wszystkie kostki z domina nie zaczęłyby się dalej coraz szybciej przewracać, czy też w podobnym tempie, ale coraz dalej idąc tym słupkiem ustawionych kostek domina. Czy nie wyjście Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej to już by był jakiś taki sukces, zwycięstwo? No sukces to pewien by był, ale żeby Unia Europejska ozdrowiała, no to przede wszystkim na tym etapie należałoby pozbawić głosu wiele jakichś fanatycznych, lewicowych, dogmatycznych organizacji. No po prostu one niszczą Europę. Zachęcają do różnych rzeczy. Ja na przykład bym się zastanawiał, czy Amnesty International jest dobrą organizacją, bo oczywiście należy pomagać ludziom, uchodźcom i w ogóle ludziom, więźniom sumienia i tak dalej, tylko tego typu organizacje niestety odeszły od swoich celów i to one zmieszały definicje, które już nie pomagają najbardziej potrzebującym, tylko stają się jakąś propagandową maczugą na prawicę na przykład. Więc na pewno zarówno z Brexitem, jak i bez Brexitu, no ważnym zadaniem na przyszłość jest zatrzymanie tej całej pseudomoralnej dogmatyki radykalnej, w sumie nawet nie tylko radykalnej, lewicy i części chadeków, czyli części centrum, części liberałów, można tak powiedzieć, no która stawia obcego ponad swoim, że tak powiem, która wciąż czerpie natchnienie z jakichś ocen neokolonializmu, nie rozumiejąc na przykład, że wiele państw w Europie się nie poczuwa do neokolonializmu, bo nigdy nie miało kolonii, tak? A nawet te państwa, które są, miały kolonie, no to ile można, jakby na ile pokoleń spływa ten grzech, prawda? No, wydaje mi się, że już tyle pokoleń minęło,
że to już jest pora skończyć. Poza tym tego typu winienie się, naiwne jakby czczenie obcych, przyjezdnych z państw dawniej skolonizowanych, niczego nie daje. To znaczy, raz, że ci ludzie to też są już inni ludzie. Dwa, że oni są już wolni ich państwa od 70, 60 lat i okazuje się, że w niektórych z nich jest jeszcze gorzej niż wtedy, kiedy były koloniami. Co też, no, jednak mimo wszystko powinien się pojawić taki temat. Słuchajcie, jesteście wolni i co? No oczywiście wiele państw stwierdziłoby, na przykład India, no i super, tak, no się rozwijamy. Ale takie państwa nie mają do nas pretensji o neokolonializm, tylko żyją i chcą z nami współpracować, prawda? Bo to też jest jakaś oznaka, że się jakoś w miarę wiąże koniec z końcem. Natomiast te państwa, które są totalnie jakby zdruzgotane jakimś fanatyzmem religijnym, korupcyjnością klasy politycznej, zbrodniczością klasy politycznej, to zwłaszcza Afryka, no, czy mają prawo nas winić za neokolonializm? Moim zdaniem nie mają żadnego prawa, tak? Że de facto właśnie powinno się mówić otwarcie, że zobaczcie, no nie umiecie sobą rządzić, tak? No może w niektórych miejscach to ten kolonializm nawet był lepszy dla was, sorry, no. Może to brzmi rasistowsko, tak mógłby powiedzieć Francuz czy Anglik i chciałbym, żeby jednak znalazło się trochę Anglików mówiących, tak? Ale nie mówię, że uważających ludzi z Afryki za podludzi, tylko mówiących tak o polityce. To są dwie różne rzeczy. Żeby minęła jakby moda na poprawność polityczną i żeby ktoś po prostu zadał pytanie, no nie wiem, swoim byłym koloniom brytyjskim czy francuskim, nie wszystkim, no i kiedy było lepiej? 100 lat temu czy teraz, tak? I nie zawsze odpowiedź by była taka oczywista. A mimo wszystko, nawet jeśli winę tu ponosili, no również Europejczycy, bo gdzieniegdzie się wtrącali później jeszcze, więc można liczyć, że to jednak był mniejszy okres takiej pełnej niezależności niż 60 czy 70 lat, no ale nie wszędzie. No ale jednak nawet jeśli by się okazało, że w niektórych miejscach, no to rzeczywiście kolonializm i tak dalej, no to jednak warto ten temat otwarcie poruszać, tak? I Europie, ani w ogóle światu nie pomaga to poczucie winy, bo ono tylko i wyłącznie przypadkowo stawia bardzo wysoko ludzi, którzy no, korzystają z tej sytuacji, z tej mody. No, kto do nas przyjeżdża z Afryki? No, bardzo często tacy ludzie właśnie, którzy wywodzą się z tej kasty rządzącej, czy z tej kasty uprzywilejowanej, która właśnie doprowadza te państwa do ciągłego kryzysu, który ciągle trwa, prawda, że one nie mogą się cieszyć swoją wolnością, nie mogą powiedzieć, jak chociażby nawet Indie, chociaż mają masę problemów, no słuchajcie, wyzwoliliśmy się i zobaczcie, proszę, rozwijamy się, tak, wyście byli źli, my teraz jesteśmy lepsi niż to się działo, kiedy nami władaliście. No, tak się niestety nie dzieje. Także ogólnie tak czy siak, czy będzie Brexit, czy nie będzie Brexitu, Europie jest potrzebna zmiana mentalności. Jak ta zmiana mentalności miałaby wyglądać, jak miałaby mieć miejsce? No, ciężko mi to sobie nawet wyobrazić. Ja tutaj raczej liczę na jakiś cud, na nie wiem, na jakiś nagle genialnych mężów stanu, którzy w kilku ważnych państwach europejskich staną na czele rządów i nadadzą taki klimat po prostu w swoich państwach i to może jakoś wciągnie większą część Europy do trochę innej tematyki, do trochę innego podejścia do rzeczywistości. No ale na razie oczywiście politycy europejscy są coraz gorsi, więc no mamy bardzo poważny problem i no i Polska jest za mała, żeby wejść z tego obronną ręką. Jesteśmy za mali, mamy zbyt silnych sąsiadów i słusznie Polacy są tak bardzo proeuropejscy, bo dla nas to naprawdę jest ważne, tak? I teraz, jeśli to się wszystko zacznie sypać, no to staniemy znów od 20 kilku lat przed bardzo poważnym problemem w polityce zewnętrznej. I nie łudźmy się, że tak łatwo nam będzie tutaj grać między, nie wiem, Chinami, Stanami Zjednoczonymi, tak, czy między Rosją a Niemcami, no bo nie będzie nam łatwo tak grać, a no cóż, nawet w Stanach mamy coraz gorszych polityków, prawda, no Trump mówi, że nie będzie chciał łożyć na NATO, jeśli NATO nie będzie chciało samo się utrzymywać, ta pozaamerykańska część, wygląda na to, że nie ma żadnego sentymentu dla środkowej Europy, żeby jakoś jej bronić przed zakusami Putina. Z Putinem chce się dogadać. Hillary Clinton z kolei jest islamofilką w niektórych swoich wypowiedziach.
No przy tych politykach wydaje mi się, że dawniejsi Clintonowie, chociażby Clinton, Clintonowie właśnie, druga to jest ta Clintona i ona nie jest taka fajna. No ale ci dawniejsi politycy się amerykańscy wydają naprawdę świetni przy tym, co teraz Amerykanie mają do wyboru. No więc jeśli Europa zacznie się sypać, no to no cóż, nasze wnuki czy nasze dzieci, ogólnie mówiąc, nie będą miały lekko. No i cóż, no i tak sobie pogadaliśmy, no nie sądzę, żeby wielu brytyjskich wyborców mnie słuchało, ale mam nadzieję, że uznacie to za ciekawy temat, który powinien mieć chyba miejsce u nas przed referendum brytyjskim nad wyjściem czy też nad zostaniem w Unii Europejskiej.